you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Why you gotta be so complicated? I'm sick and tired of contemplating. I don't wanna be here waiting. If this is love, then I don't want it. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. I can't rely on you now. I can't rely on you anymore. I can't depend. Dziś są moje urodziny. Zapraszam Was na tort bezowy. Tak oto wygląda. Później będziemy kroić, ale to dopiero wieczorkiem, jak wszyscy będą w domu. Odstawię go. Zaraz go schowam w ogóle do lodówki, bo pierwszą bluzkę, oczywiście już byłam inaczej ubrana, ale pierwszą bluzkę już sobie zabrudziłam, zniszczyłam. I to nie wiem, czy mi się odpierze, bo ubrudziłam sobie albo jeżynami, albo borówkami. Więc jest plama, już ją tam zeprałam, nalałam tutaj środków takich, no wiecie, odplamiających, żeby ta plama puściła, ale no nie jestem pewna. Jednak jak puści się tutaj sok z borówki na ubranie albo właśnie z jeżyny, wydaje mi się, że to jest jeżyna, więc będzie jeszcze gorzej, no to później to jest bardzo ciężko uprać. Tak zaczęłam, a teraz przede wszystkim to chciałam Wam serdecznie podziękować za wszystkie życzenia urodzinowe, jakie żeście tutaj napisali już do tego momentu na moim kanale na YouTube. Także jest mi niezmiernie miło, że pamiętacie i składacie mi życzenia. I to nie tylko na YouTubie, ale jestem też bardzo wdzięczna za wszystkie życzenia, które z samego rana, a zaraz można powiedzieć tutaj po obudzeniu, dotarły do mnie na prywatnych wiadomościach, także to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Nie spodziewałam się tego, że mam tu tyle takich fantastycznych koleżanek i kolegów też, bo tutaj mężczyźni też są oczywiście, także ślicznie Wam dziękuję. Zaraz pójdę napisać komentarz z podziękowaniami pod moim dzisiejszym filmikiem, także jest mi niezmiernie miło. Zaczynam od śniadania, a na śniadanie urodzinowe dzisiaj nic nadzwyczajnego. Parówki i pomidorki koktajlowe, musztarda. Nie mam ochoty jakoś na jakieś takie nie wiadomo jakie wyskokowe śniadanie. Zostawiam sobie miejsca na ten mój tort bezowy, no bo dzisiaj są ostatki, więc to już tak można powiedzieć, no moja ostatnia słodycz w ciągu tutaj tych dni oczekiwania do Wielkanocy. Obiad jeszcze muszę zrobić. Obiad też, mam nadzieję, że spodoba się dzieciakom. Już ten obiad kiedyś robiliśmy na kanale i dzisiaj będzie powtórka, ale najpierw to idę zjeść parówy, póki są jeszcze ciepłe, bo zimnych to ja nie lubię. I zaraz sobie otworzę moją tutaj pierwszą przesyłkę, czyli mój prezent ode mnie, dla mnie. Tak, jeszcze go nie otworzyłam. Mam nadzieję, że doszedł cały i że tam nic nie brakuje, ale to zaraz komisyjnie będziemy otwierać na kanale. Ok, śniadanie zjedzone, a teraz będzie komisyjne otwarcie mojej tutaj paczki. Zaraz zobaczymy, czy wszystko jest, jak to wygląda. Tak jak wiecie, zrobiłam sobie zamówienie, to znaczy nie wiecie, tylko Wam powiedziałam, że zamierzam zamówić sobie frezarkę. I oprócz tego, jak już zamówiłam tą frezarkę, to zamówiłam też inne rzeczy, inne potrzebne tutaj przybory do stylizacji, robienia paznokci, no do stylizacji paznokci. Więc zaraz zobaczymy, co tu jest i czy tutaj nic nie wypadło.
Niby tak, pudełko było dobrze posklejane, no ale tam ewidentnie widzicie, że ktoś coś, nie wiem, czy albo pękło samoistnie, bo może było rzucane, bo różnie to teraz jest też z tymi przesyłkami. Czasami jak jest po południu w mieście i przyjeżdżam obok Lidla, to widzę właśnie, jak czasami są tutaj traktowane przesyłki, ale no nie wiem, czy to się gdzieś zgłasza, czy nie. No tutaj w komentarzach też Ania Szy, dobrze pamiętam, chyba pisała właśnie, że zamawiała jakieś ubranko dla kota, no dla swojego tam zwierzaka i też właśnie odbierała z paczkomatu i ta folia streczowa, ta czarna, była przecięta nożem od góry do dołu, tak jakby ktoś tam coś szukał, tak właśnie tutaj Ania napisała w komentarzu. Asia Budzińska również tutaj też miała jakieś tam przygody ze swoją przesyłką. Także no tak różnie tutaj się dzieje. A jeżeli chodzi o przesyłkę, to nie mogę powiedzieć, bo była odpowiednio zapakowana. Otworzyłam, w środku była zabezpieczona foliami. Także jedna folia, tutaj była druga folia taka bąbelkowa. Folie są też włożone po bokach, także tutaj nie powiem, bo tutaj jest dobrze zapakowana, a i chyba raczej nie mogli nic wyciągnąć, bo wszystko jest pakowane w woreczki. No, tak troszeczkę może nie ekologicznie, no ale chociaż dobrze, bo dzięki temu nic tutaj nie wypadło. Także pierwsza i najważniejsza rzecz, którą tutaj chciałam sobie sprezentować, jest to frezarka. A dostałam też fakturę, a faktycznie, bo ja zamawiałam fakturę w sumie. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz jest to frezarka. Ja frezarkę wybrałam sobie taką. Na takich oto frezarkach pracujemy u nas na zajęciach, na kursie. I ona ma 68 W. Już nie będę tutaj, wiecie, przekręcać. Także 68 W. Moli Nails. Frezarka do paznokci. Od 0 do 35 tysięcy obrotów na minutę. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Pani nasza tutaj stylistka od paznokci jest zadowolona z tej frezarki. Frezarki tutaj na kursie też mieliśmy zupełnie nowe. Tutaj widzę, że dostałam kartę gwarancyjną. W środku jest zapakowana, o tak. To nie jest żadna reklama, bo nawet widzicie, że mam fakturę, więc naprawdę wszystko sama zamówiłam i zapłaciłam. Jeżeli chodzi tutaj, to mamy takie zabezpieczenie jakieś, no frezarkę wiadomo, jest też pedał. Jeżeli ktoś pracuje pedałem, my na zajęciach nie pracujemy pedałem. Mamy zapasowe frezy, tylko te frezy to tutaj mam takie lekkie obawy, czy one będą dobre. Mamy też kapturki. Jeżeli chodzi o te kapturki, to zamówiłam też oddzielnie. Tutaj jest pewnie ten pistolet, tak to nazwijmy. Tak, tutaj jest pistolet. Na razie nie będę tutaj tego tak bardzo może rozpakowywać. Albo dobra, już rozpakujemy i zobaczymy. W sumie dzisiaj to taki bardziej planuję luźny dzień. Właśnie, no wiadomo, ogarnęłam siebie po wywózce dzieciaków do szkoły. I teraz mogę już tutaj spokojnie zająć się jakby tak trochę sobą. Także jeżeli chodzi o głowicę, to wygląda tak. Tutaj zakładamy frezy, później to wszystko tutaj muszę popatrzeć, poczytać, tu już coś odkręciłam. Więc to jest głowica. I frezarkę wybrałam sobie w kolorze chyba zielonym. Chyba zielonym. Tak powiedzmy, że może, o już zrobiłam dziurę. Powiedzmy, że może tak nie będzie widać tutaj pyłu. Także jak widzicie, no ostro myślę właśnie tutaj o tej stylizacji paznokci. Zresztą fryzarka też jest w domu potrzebna, tu jest stojaczek, bo nawet można sobie samemu zrobić paznokcie, jeżeli ktoś umie. No i można też zakupić sobie takie frezy podologiczne i na przykład obrabiać te pięty. Jednak nie zielona, jednak czarna, bo wcześniej miałam w koszyku zieloną, ale w końcu jednak zmieniłam na czarną. Bo ta była tylko jedna różnica. Tutaj mamy te guziki na górze, a tutaj w zielonej były guziki z tej strony. Więc stwierdziłam, że może jednak te będą wygodniejsze, a nie tutaj zaraz przy tym pokrętle. Więc coś takiego, tak wygląda moja frezarka.
Więc to, zaraz tutaj to ogarnę, ale już nie chcę przeciągać. Więc tak, frezarka była. I teraz tak, a troszeczkę tutaj tak jest jakby po woreczkach, a częściowo nie było w woreczkach. I tutaj mam buteleczki, także sobie już tutaj mam. I zamówiłam tak, chyba za dwie bazy wzięłam i wzięłam bazę z Ale Lac, coś takiego, nie wiem, ja to pierwszy raz widzę. My mamy, jeżeli chodzi o te bazy, to mamy z, no ostatnio Wam pokazywałam ten krem też, to zapomniałam. Tutaj zamówiłam sobie jeszcze bazę taką, Peryl bazę, nie wiem czy to jest dobre, mam nadzieję, że dobre. Niby opinie miały jak najlepsze, bo ja brałam wszystko z dobrą opinią. Zaraz policzę, czy tutaj wszystko jest. Powinna mieć 21 rzeczy. Kolejny jest to lakier. A, wzięłam sobie też lakiery hybrydowe, bo były po 8 zł, czy po 6. I tak, baza do paznokci, ta jedna twarda, ale baza kosztowała 13 zł, a baza budująca Molita czarna kosztowała 15 zł. O, już mi to spadło. Tak, przepraszam bardzo, ale wszystko leci. Ta kosztowała 15 zł. Ta kosztowała 13. Takich najtańszych też nie brałam. No bo wiecie, jak ja tutaj pierwszy raz będę coś tworzyć, no to jednak muszę mieć takie troszeczkę lepsze, tak to powiem. Tutaj wzięłam sobie też remover i tym smarujemy i ładnie skórki nam odchodzą, jeżeli mamy jakieś bardzo twarde skórki. Więc ten taki remover, dobrze mam mówię, zakupiłam, ale tutaj nie będę teraz, wiecie, szukać. A, 9,90, dobra, to już widzę. I tutaj mam lakiery, tutaj jeszcze co to jest? A, primer, bo oczywiście primer też jest potrzebny. I jeżeli chodzi o primer, baza lakier, primer bezkwasowy 16 zł kosztował, także to. I tutaj mam lakiery. Wzięłam sobie czerwony, dobrze, że wczoraj Biedronce nie kupowałam, bo miałam ochotę na jakiś taki czerwony lakier, ale sobie zakupiłam tutaj. I te lakiery hybrydowe były po 8,90. Zakupiłam również jakieś takie perłowe złote, a tutaj to mam taki jasny róż. No wiecie, że ja najbardziej to lubię się w nudziakach. O, i to jest taki właśnie nudziaczek, taki można powiedzieć bardzo delikatny. Ale to jak będę tutaj coś tworzyć, bo zamierzam tworzyć, to będziecie widzieć. Wzięłam sobie też szablony do robienia paznokci, czyli te formy, żebym już miała trochę dużo, bo ich tutaj chyba oszalałam i wzięłam chyba 500 sztuk, ale tak stwierdziłam, że w sumie lepiej wziąć 500 sztuk i zapłacić taniej, aniżeli wziąć 100 sztuk i zapłacić no prawie tyle co za 500. I zaraz Wam powiem, tylko znajdę, albo Wam napiszę i będzie lepiej. Bo zanim ja tutaj, wiecie co, odnajdę, to trochę potrwa. Nie znajdę. Dobra, nie znajdę. Także nie będę szukać, napiszę Wam na ekranie. Dalej, zakupiłam również polerki do paznokci. Polerki były tanie, bo kosztowały 2 złote, tak, 2 złote, blok biały, ale paznokcie 2 złote. Wzięłam 2 sztuki, bo na razie aż tak bardzo tutaj mi nie są potrzebne, bo ja tutaj jeszcze nie zamierzam, wiecie, robić komuś. Na razie będę ćwiczyć na sobie. W kolejnym woreczku mam żel do paznokci, ale nie brałam jakiegoś takiego, wiecie, dużego opakowania, tylko takie standardowe, małe. Tutaj mamy 15 ml, bo on będzie tylko i wyłącznie na razie potrzebny mi. Więc też nie chcę szaleć, żeby tutaj mi nie
wysechł, jakoś tam, nie wiem, nie zmarnował się, bo wiadomo, że tych paznokci też nie robimy codziennie, tylko tak średnio co 3-4 tygodnie jest zalecane, ażeby jak najmniej tutaj spiłowywać naturalną płytkę paznokcia. Tutaj zakupiłam również taki żel. Jest to żel budujący, bo w sumie to zakupiłam dwa. Niech będzie, jeden sobie przetestuję, a drugi będę miała na zapas. Były też biedronce, też oglądałam, ale nie wiem, czy one są dobre, te z biedronki. Zakupiłam również taki jakiś taki pyłek brokatowy w kolorze fioletowym. On też był jakoś za grosze, chyba około 3-4 zł, ale to też Wam napiszę, bo tutaj nie będę teraz naprawdę szukać, bo to tam zajmie tego czasu, a czasu. Zamówiłam kapturki i to dwa razy sobie wzięłam. One też były jakoś za grosze, a kapturki widzę, więc złoty 89 zł. A dlatego wiem, dlaczego tutaj mam tyle rzeczy, bo ja zamówiłam niektórych rzeczy po dwa razy i dlatego mam tak rozbite na tyle pozycji, bo każda pozycja jest oddzielnie zafakturowana. Wzięłam sobie też naklejki wielkanocne, też mi się spodobały, a te naklejki tak szybciorem naklejki kosztowały 5 zł. I co ja tu jeszcze mam? A, mam coś jeszcze. A, jeszcze sobie zamówiłam kopytko do ściągania, do skórek, także do odpychania skórek kopytko. Więc to i tutaj już jest pusto. I jeszcze sobie wzięłam, a to widzieliście, bo to są bloki polerskie, ale apilników nie zamawiałam. Nie zamawiałam. A, pilniki to sobie kupiłam w sumie w tym, to może i nie zamawiałam pilników. I jeszcze wzięłam tak, do z mycia, czyszczenia pędzelków, bo też było w takiej dość dobrej cenie. I wzięłam również cleaner, płyn do odtłuszczania płytki paznokci. Też zaszalałam od razu 500 ml, ale wiadomo, no to nie wyschnie, bo to jest płyn i to taki chyba alkoholowy. Zaraz Wam powiem, jak to pachnie, bo ja brałam takie, że... O Jezu, tu to się leje. Oj, tam... Nie, ale czuć acetonem. Dobra, to wkładam tu z powrotem, bo już mam ręce wymazane i jedną bluzkę już tego, zaraz drugą sobie tutaj zabrudzę, więc wzięłam też taki oto cleaner i ten cleaner to jest pozycja pierwsza, kosztował 7,99. Też wydaje mi się, że cena jest całkiem spoko, bo tutaj mamy pół litra, no tylko tak jak widzicie, trochę się leje, więc nie wiem dlaczego. I taka mniejsza pojemność 100 ml kosztowała chyba 7-6 zł, także wydaje mi się, że no lepiej wziąć większy cleaner. Nawet jak ma tam sobie stać, bo to też wiadomo, używamy tylko co 4 tygodnie, żeby przygotować paznokcie do roboty. Zaraz tutaj po zdjęciu tych, co mamy. I też wydaje mi się właśnie, że lepiej kupić za 8 zł większą pojemność, aniżeli no za 8 zł kupić 100 ml. Także tyle to jest, jeżeli chodzi o to moje zamówienie. Zamówienie robiłam na Ale Paznokcie. Na tej stronie Ale Paznokcie robi też zamówienie zawsze moja pani, która nas prowadzi na zajęciach i stwierdziłam, że jak ona tam robi zamówienia, no to i ja tam pójdę, nie będę tutaj już szukać jakichś innych stron, nie będę szukać jakichś innych firm, które oferują produkty do robienia paznokci, tylko pójdę właśnie już tam, gdzie znam, gdzie mniej więcej wiem. Nie dam sobie głowy uciąć, czy tego nie mamy. Ale raczej, jeżeli chodzi o primer, to raczej takiego primera nie mamy, więc no tyle chyba chciałam Wam powiedzieć, chciałam Wam pokazać. Ja teraz idę, trochę tutaj zajmę się jakąś robotą, pójdę jeszcze poczytać komentarze, za które Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję, jest mi naprawdę bardzo miło. Nie spodziewałam się, tutaj dostałam znowu kolejne wiadomości na prywatnie, więc też jest mi bardzo miło i zaraz siadam i będę tutaj po kolei Wam wszystko odpowiadać. Tylko najpierw sobie przeliczę, czy mam tyle rzeczy, co powinno być na fakturze. A dziś na obiad będzie to samo, co było ostatnio, to znaczy nie tak dawno, więc nawet tego już nie nagrywam. A są to pieczone udka z ziemniakami, z warzywami i mamy tutaj ziemniaki obgotowane 10 minut, tak jak zawsze. Do tego jest brokuł, kalafior i taka mini marcheweczka. Można takie
trio warzywne zakupić w Biedronce i papryka. Papryka jest z mojego ogródka, więc teraz wymieszam. Dodałam też przyprawę majeranek, a majeranek to dopiero dodam, ale dałam też przyprawę do ziemniaków, a ziemniaki w trakcie gotowania posoliłam, ale nie tak dużo, bo jeszcze łódka są też doprawione, także nie lubię takiego mocno słonego dania. I gotowe wiosenne danie wędruje do piekarnika nagrzanego tak do 180 stopni na jakieś 60 do godziny 10, godziny 20, to w zależności od tego, jakie macie piekarniki. Żyje nam jeszcze raz niech żyje nam a kto? Mama! Go if you ain't with me, let's make a home, be all alone. So tell me baby, where would you like to go? Maybe we'll drive from coast to coast, only to where we love the most. I'm taking you to paradise, paradise. You know where we're going tonight, going tonight. Paradise, paradise. I'm taking you to paradise, paradise. I don't even care about the price. Urodziny urodzinami, w końcu ten dzień, można powiedzieć, dobiegł końca. Wiadomo, teraz jak już człowiek kończy po raz enty 18 lat, tak się umówmy, no to już tak bardzo nie czeka na te urodziny. Kiedyś to tam jeszcze do tej 18, 20, to tak inaczej się podchodziło. Szczególnie no, zapewne pamiętacie, bo tak samo jak i ja, tak samo jak i też i pewnie wy, czekaliście bardzo mocno, intensywnie na 18 urodziny, wtedy można powiedzieć, wkraczamy w dorosłość, jesteśmy już osobami pełnoletnimi, mamy ten swój dowód osobisty, więc to tak zupełnie inaczej obchodzi się tutaj 18 czy nawet te 20 urodziny, aniżeli już takie, wiecie, 18 razy 2 można powiedzieć. No ja tutaj mam 18, tak można powiedzieć, razy 2,5, więc no tak już troszeczkę inaczej to odbieram, ale torcik był, torcik poszedł w całości, nic tutaj nie zostało, także jestem bardzo zadowolona. Wszyscy się najedli i to chyba jest najważniejsze, bo tak jak ja wam mówię, ja już tych urodzin tak za specjalnie nie obchodzę, ale taki torcik symboliczny dla rodzinki zrobiłam, no i wiadomo też i dla siebie, bo jednak te świeczki, jak już wszyscy w domu dmuchamy, no to i ja też sobie zmuchnęłam te świeczki. I dostałam oczywiście tutaj prezent. Z tego co wiem, to będzie jeszcze jeden, ale dzisiaj nie dotarł, więc czekam na jeszcze jeden. A tutaj mam tak, zapakowany w taką tutaj torbę, ale w sumie torba się nie liczy. Liczy się gest, liczy się dobre słowo, liczą się te wszystkie życzenia, które tutaj jeszcze raz wam serdecznie dziękuję, tam jeszcze mam dzióbki wysyłane, także jeszcze raz z tego miejsca dziękuję wszystkim osobom, które w tym momencie dopisały się tutaj do życzeń na YouTubie i nie tylko, bo znowu dostałam kolejne życzenia na wiadomość prywatną, jest mi naprawdę bardzo miło, bo i na Messengera niektórzy tutaj wysyłali, niektórzy wysyłali na Instagrama i nawet drogą mailową też dostałam, także bardzo dziękuję i również za wszystkie komentarze z życzeniami pod filmikiem przeczytałam, to znaczy praktycznie przeczytałam. Podziękowałam wam w takim głównym komentarzu, ale już wybaczcie, nie będę odpowiadać każdemu oddzielnie, tylko zaserduszkuję i postawię emotkę, bo jednak tych życzeń jest bardzo, bardzo dużo.
A ja bym tutaj jeszcze chciała tak, no nie siedzieć może jeszcze dzisiaj w tych komentarzach, tylko bym chciała jeszcze tak tutaj posiedzieć chwilę z rodzinką. Więc pokażę Wam ten prezent. Oczywiście dostałam też kawę i ptasie mleczko, a jeszcze dostałam też inne ptasie mleczka, ale te ptasie mleczka już gdzieś są pochowane, bo chyba Julcia schowała. Na pewno jedno jest odpakowane, także to był jeden prezencik, kawa i ptasie mleczko. No wiadomo, ja na razie stawiam na taką kawę, bo nadal jest w tym takim powiadomieniu, że weryfikacja, to znaczy no nie weryfikacja, tylko to tak już się inaczej nazywa, także nadal jest w toku. Tak jak czekałam miesiąc czasu, żeby go w ogóle zabrali, to teraz coś mi się wydaje, że będę czekać miesiąc czasu, żeby mi go oddali, bo cały czas jest tylko jedno powiadomienie. No, chodzi o to sprawdzanie właśnie tutaj tego, także to nie nazywa się weryfikacja, tylko ja już tutaj zapomniałam, bo zaglądam codziennie z nadzieją, że już jest jako zmieniony status na wysłany do domu. A jeżeli chodzi tutaj o taki, można powiedzieć, rodzinkowy drugi prezent, to znalazłam gąbeczkę do makijażu i tutaj jest napisane, że to jest gąbeczka wzbogacona granatem, a ta gąbeczka chyba jest dlatego, bo tak jak Wam wcześniej mówiłam, dzień wcześniej no jedna osoba taką gąbeczkę tutaj mi zniszczyła i chyba to jest tutaj takie, można powiedzieć, małe dokupienie, a ja sobie wczoraj też kupiłam, tak jak widzieliście, w Biedronce. Tylko że w Biedronce były 3 sztuki i chyba nie ma żadnego zapachu, a tutaj aż muszę otworzyć, bo jeszcze tego nie otwierałam, i powąchać, czy to faktycznie jakimś takim granatem pachnie, czy o co to chodzi. Nie, nic nie czuć. Także nie wiem, gdzie tu jest jakieś wzbogacenie granatem. Jest mięciutka. Tamte chyba są takie ścięte pod jednym, z jednej strony pod takim kątem, a ta jest cała taka okrągła, więc gąbeczka nowa do makijażu, może w końcu przekonam się i zacznę tutaj używać gąbeczki, bo jednak lepiej jest, jak się tutaj wklepuje, a nie się palcami rozciąga. Chociaż no, ja już Wam nieraz mówiłam, że ja jednak wolę aplikować palcami. Gdzieś to mi tak szybciej wychodzi, a nie tutaj bawić się tą gąbeczką. No i mam wrażenie, że jednak chyba tak trochę tego mniej podkładu wyląduje na naszej twarzy. Jeżeli chodzi o taki większy, to jest to oczywiście to, o co Wam też mówiłam. I to było właśnie tutaj jako taka rzecz na mojej wish liście, która by mi się bardzo przydała, wiecie, do tej stylizacji paznokci, bo już Wam rano mówiłam, że naprawdę ostro o tym myślę i może uda się i będę właśnie tutaj, skończę ten kurs i może nauczę się robić i będę też robiła osobom, to znaczy klientkom, paznokcie. I znalazłam również lakier do paznokci w jednym, w moim ulubionym nude kolorze, także się nie spodziewałam. A tak jak wiecie, rano Wam pokazywałam, tylko nie z Milaka, tylko z innej firmy, też właśnie taki odcień nude. No teraz nie będzie tak dobrze widać, ale to jest taki, o widzicie, prawie zbliżony do bluzki. Także pierwszy lakier z semilaka też wpadł tutaj do mojego prezentu. A jeżeli chodzi o ten główny prezent, to jest to lampa. Lampa do utwardzania paznokci. I tutaj widzę, że ona jest 86 W. A ja Wam tutaj powiedziałam, że nasza pani powiedziała, że 68, ale tak powiedziała, a ta właśnie wybrała rodzinka lampę. Co tam, Julcia? Chcesz zobaczyć, czy widziałaś ją? Nie, widziałam. Widziałaś ją, tak? No oczywiście, robiłaś sobie już paznokcie. Nie robiłaś? Nie używałaś, nie podłączałaś? Nie? Nie. A nie chciałaś popsuć, także widzicie, to jest sprawczyni. To znaczy, no nie widzicie jej, bo ona tam się schowała. A to jest sprawczyni właśnie mojego prezentu z mojej wish listy. I tutaj widzę, że wybrali mocniejszą tą lampę, moc ma większą, także zobaczę, jak będzie działać. Ona wygląda, no jest cała biała, bo ja właśnie im mówiłam, żeby była biała, a w szczególności, żeby miała środek biały,
bo ponoć z białym środkiem są lepsze. Tutaj też chyba jest specyfikacja techniczna. U nas są tylko i wyłącznie właśnie lampy z białym środkiem. Ponoć one są lepsze niżeli te lampy z czarnym środkiem i taką kazałam im zakupić. A tutaj też nie jestem pewna, czy takiej właśnie lampy nie dostałam od Anetki zdjęcia, a nawet nie jestem pewna, czy linku nie dostałam od Anetki na Instagramie. Także wydaje mi się, że to jest ta sama. Aż muszę wejść tutaj do Anetki. Dobrze, chyba pamiętam, że to właśnie Anetka, tak. Anetka, chyba ty mi przysyłałaś zdjęcie. Jak tutaj pamiętacie, pytałam się was, jaką wy polecacie lampę i wtedy odezwała się jedna. No i wydaje mi się, że ja dobrze pamiętam, że Anetka to była i podesłała właśnie link, więc nie jestem pewna, czy tutaj przypadkiem nie skorzystali z tego linku, bo ja im tak mniej więcej pokazałam, o co mi chodzi, jaka to ma być lampa. To znaczy, no Julcia to wiecie, wiedziała o co mi chodzi, ale no gorzej z mężem, bo mąż to nie miał zielonego pojęcia, o czym ja mówię i jaka to ma być lampa. Więc lampa wygląda tak, jest z marki Glamrush Mani Pro. O, widzicie, i dobrze mówiłam. Tutaj ma 10 sekund. O, 10 sekund, możecie zauważyć. Tu ma chyba 30, tak, 30 sekund, 60 i 90. A my na zajęciach mamy 30, 60, 120. Ale my, jak robimy paznokcie, to żel utwardzamy na 60 sekund. A już tutaj na przykład jak nakładamy lakier, to znaczy hybrydę, albo nakładamy już hybrydę na żel, to wtedy już przypiekamy, smażymy. O, smażymy paznokcie na 30 sekund. Także u mnie to będzie się nazywało smażymy paznokcie. A nie, przepraszam bardzo, oszukałam was. 99 sekund, jednej sekundy zabrakło do setki. Zobaczymy, jak będzie mi się sprawdzała. Wydaje mi się, że stopa w razie czego to też wejdzie, albo tutaj nie wiem, czy to można ściągnąć. No, na razie nie będę psuła, bo jak popsuję, to nie będę miała. A przecież pediksy też można robić, chociaż do pediksów to są takie te inne lampy bez podstawy. No, ale ja na razie chcę tutaj nauczyć się na dłoniach. Mam nadzieję, że coś z tego wszystkiego mi wyjdzie. A czekajcie, a tutaj jest jeszcze, a jest. No wiadomo, kabelek też musi być. I takie to są chwilowo moje prezenty urodzinowe. I jeszcze tak jak wam mówię, niby coś jeszcze idzie, ale dzisiaj nie doszło, więc jak dojdzie, to też na pewno wam pokażę. Ja i tak jestem już, powiem wam szczerze, bardzo zadowolona. Bo to, co sobie tutaj zażyczyłam, to znaczy, no, część sobie kupiłam sama. Tak jak wiecie, tamtą paczkę sobie sama zamówiłam i sama sobie sprezentowałam. A to właśnie dostałam od rodzinki. Więc tak, jak sobie zażyczyłam, tak mam. Także teraz, no, na razie to nie będę robiła paznokci, no, bo dopiero co mam zrobione. A tak jak wam mówię, dziewczyny właśnie mówiły, żeby no nie robić częściej jak co 3-4 tygodnie, bo wtedy tutaj osłabiamy swoją naturalną płytkę paznokcia, a chyba tego właśnie nie chcemy, żeby tutaj niszczyć, więc im rzadziej mówiły, tym lepiej. A więc no, może za jakieś tutaj 3 tygodnie, no jakoś się pokuszą o zrobienie tych paznokci w domu. Mam nadzieję, że coś tutaj mi z tego wyjdzie, także trzymajcie kciuki, żeby tutaj, no jakoś mi się udało. A jak już zapiszę się na kurs, bo się jeszcze nie zapisałam, tak chyba przemyślałam sprawę, że jednak chyba skończę ten, co teraz zaczęłam, czyli ten powiedzmy, no kosmetykę twarzy. I dopiero jak zaliczę ten egzamin, to na spokojnie zapiszę się od września. No bo wiadomo, tam też trzeba się uczyć, czyli na tym manikiurze trzeba się uczyć, na stylizacji paznokci poprawnie to brzmi. No i tutaj trzeba też uczyć się na egzamin końcowy, więc no jednak chyba już nie będę tutaj na siłę ciągnąć. Nie wiem, co to mam.
nie wiem, dobra, nieważne, zaraz idę się tutaj przebierać. I tak stwierdziłam właśnie, że nie ma co 10 srok z ogon ciągnąć, trzeba najpierw skończyć jedno, a dopiero później zaczynać drugie. Także można powiedzieć, urodziny były bardzo udane. Miałam wrzucić ten lakier do torby, ale już chyba tą torbę wyniosę. Urodziny były bardzo udane, miło spędziliśmy czas. Teraz już nie wiem, która jest godzina, chyba... O, to już po 9 jest, muszę Wam powiedzieć. Dobrze widzę, dobrze, po 9, no. Także to już chyba nie ma co tutaj siedzieć i jeszcze spędzać jakoś wieczoru, tylko trzeba już tutaj szykować się do spania, bo jutro rano znowu wstajemy i jutro już jest kolejny dzień. Jutro są walentynki, dzień zakochanych, ale u nas to raczej się nie celebruje tak specjalnie tych walentynek, więc raczej no też taki zwykły dzień będzie, bez żadnych tutaj celebracji. Dzisiaj trochę żeśmy sobie posiedzieli, jutro też sobie pewnie posiedzimy, ale bez jakiejś tutaj, nawet chyba żadnego deseru nie będę robić. Ten tort był dobry, ale troszeczkę za słodki. Chciałam, żeby był taki słodko-kwaśny, ale jednak chyba powinnam mniej posłodzić moją frużelinę borówkową, bo jednak ją za bardzo posłodziłam i jednak i nie był taki gorzki od kawy. No Antoś i tak powiedział, że ta masa jest niedobra, ale no jemu to się może nie dziwię. Ona nie była gorzka, bo ja jej specjalnie nie dodawałam dużo tutaj naparu z kawy, bo nie chciałam, żeby była gorzka, ale chciałam, żeby była taka inna niż tradycyjna, taka bardzo słodka, ulepkowa, no bo ostatnio też było bardzo dużo tutaj słodyczy, no i nie chciałam tak już przesadzać, a i tak chyba przesadziłam troszeczkę właśnie ze słodyczą, ale jak poszedł, wiecie, w całości, a co rzadko się zdarza, to znaczy, że był dobry. No i chyba tyle, bo dzisiaj właśnie taki dzień urodzinowy, taki bardziej można powiedzieć na luzie, relaksacyjny. Jutro już wracam tutaj do mojej rutyny. Tam nie widzicie, ale tutaj za kanapą stoi cała sterta prania. No nie widzicie, bo tutaj tak specjalnie ustawiłam, żeby jej nie było widać. I jutro trzeba będzie to ogarnąć, także jutro będzie powrót do rutyny, ale też bez szaleństwa. No bo jutro też tutaj, wiecie, troszeczkę jakiegoś wieczornego relaksu nam się należy. Ja wiem, mówiłam Wam, że nie obchodzę, to znaczy nie obchodzimy, bo nie obchodzimy, bo my tutaj jednak wspólnie razem uważamy, że takie okazywanie miłości powinniśmy tutaj okazywać sobie na co dzień, a nie tylko od święta. No ale no wiadomo, że jak już będziemy razem siedzieć, no to razem jakoś tam miło też można spędzić czas. Więc no tak to będzie u nas wyglądało, ale raczej bez tutaj żadnych romantycznych kolacji, bez jakiegoś tutaj, wiecie, szampana, nie wiem co tam jeszcze można na te walentynki podać, no bo jutro jest taki, można powiedzieć, taki troszeczkę bardziej specyficzny dzień, już nie będę tutaj się powtarzać, bo już 10 razy Wam i tak już mówiłam o tym dniu. Także mam nadzieję, że Wasze walentynki też były bardzo udane, jestem ciekawa, czy świętujecie, czy nie, jak świętujecie. To dobrze, jak nie świętujecie, no to też dobrze. A walentynki tak w ogóle dzisiaj słyszałam, że można właśnie świętować nie tylko z drugą połówką, bo można zrobić coś miłego dla siebie, więc jeżeli nie świętujecie, a macie ochotę zrobić coś miłego dla siebie, to zróbcie to dla siebie, tak żebyście byli w zgodzie ze sobą. Więc piszcie na dole w komentarzach, co ciekawego robiliście w walentynki, bo w sumie jestem ciekawa, kto z moich widzów obchodzi święto i jak je obchodzi. Może i w końcu ja tutaj jakoś w przyszłym roku coś zorganizuję i będą tak walentynki raz chociaż na... No to już będzie. No w tym roku już będzie 17, to o, na 18 może tutaj, wiecie, można powiedzieć rocznica, to może my sobie wtedy strzelimy jakieś walentynki, także... No jeszcze będzie 3 lata i już będzie 20 lat, ale to szybko zleciało, ale o tym to nie teraz, tylko za 3 lata będziemy dopiero tutaj świętować, celebrować 20 lat. Nie wiem kiedy to zleciało, powiem Wam szczerze, w szoku jestem. Tak urodziny to dla mnie to też taki jest, można powiedzieć, trochę dzień podsumowania, bo już minęło trochę tych wiosen i bardzo szybko tutaj, bardzo szybko zleciały te moje wiosny. Już jest, no tutaj wiecie, 43 wiosna, przecież tego nie będę przed Wami ukrywać. Także leci
piorunem, i to bardzo piorunem, leci. A tak jeszcze przy okazji, dzisiaj razem ze mną urodziny obchodzi moja siostra Beata. My żeśmy tak razem, no tak, to znaczy nie razem, bo żeśmy się oczywiście tutaj w odpowiednich odstępach w latach urodziły, ale dzisiaj swoje święto ma również moja siostra Beata i z tej okazji i z tego miejsca życzę jej wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, radości i miłości na kolejny rok. I mam nadzieję, że razem będziemy znowu świętować nasze 18 urodziny po raz enty. I tym akcentem żegnam się dzisiaj z Wami. Jak Wam się podobał taki troszeczkę można powiedzieć urodzinowy vloguś, to zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!